Dzień dobry Państwu, witamy w programie Hej Śląsk. W studiu gościmy Konrada Poprawę, obrońcę Śląska Wrocław. Witam Ciebie serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Konrad Poprawa, jeden z najlepszych w mojej opinii, a nie tylko mojej przecież, defensorów naszej drużyny. Powiedz na początku, jakie nastroje przed meczem z Lechem Poznań, do którego jedziemy w niedzielę, będziemy walczyć na boisku Mistrza Polski. No wiadomo, Lech Poznań w tym sezonie zdobył Mistrza Polski. Wiadomo, gdzieś w tym sezonie za dobrze nie punktuje w naszej lidze. Delikatnie mówiąc i jest tam gdzieś w tym przysłowiowym dołku, ale my na to nie patrzymy, podchodzimy z dużym respektem do takiego zespołu, ponieważ no, zdobyli mistrza właśnie Polski w zeszłym sezonie i podchodzimy z dużym respektem, ale jedziemy tam po 3 punkty. Z Lechem się dzieje prawie to samo, co zawsze z polskimi drużynami, które grają w europejskich pucharach, prawda? To takie aż śmieszne, prawda, że Raków jest takim wyjątkiem w tym sezonie, tak? Ale nas też to troszeczkę w zeszłym sezonie dotknęło, że graliśmy w europucharach lepiej niż Lech Poznań, prawda? No i też później zaliczyliśmy dołek, no ale dopiero w październiku. A ty jesteś w stanie po roku powiedzieć, co się stało z naszą drużyną pod batutą trenera Magiery, że z drużyny, która naprawdę nieźle, fajnie do oka grała na początku sezonu, później zamieniliście się przecież, kurczę, no nie chcę brzydko mówić, no ale coś, na co się nie dało patrzeć. Ciężko mi naprawdę powiedzieć. Moim zdaniem no gdzieś ten rytm meczowy, który mieliśmy zachowany, że graliśmy co tydzień, nagle zmiana co 3-4 dni, no było to zauważalne na pewno, ale no weszliśmy w taki już marazm takiego grania po prostu przyjemnego niby dla oka, ale bez takich dużych konkretów. Ciężko mi powiedzieć, jaki był główny skutek tego, że gdzieś mieliśmy tendencję spadkową po tym Conference League. Naprawdę nie mam pojęcia. No dobra. Rok temu media obiegła informacja, że Konrad Poprawa jest na celowniku Legii Warszawa. To by się kończył ze Śląskiem kontrakt. Legia oferowała ci, no, pewnie nie potwierdzisz, ale gigantyczne pieniądze. Byłeś, słyszałem w pewnym momencie, nawet zdecydowany, żeby przenieść się do Warszawy. Mnie to w ogóle, Konrad, nie dziwi, bo to jest jednak wyzwanie dla każdego piłkarza. Gra w Legii Warszawa, co to tutaj dużo mówić. Wiem, że się narażam kibicom Śląska, ale takie są fakty. Tak? No, Legia jest jednym z najlepszych klubów przecież w historii Ekstraklasy. No ale trener Magiera namówił ciebie, żebyś został. Przedłużyłeś kontrakt z naszą drużyną. Ja się osobiście, kibice, z tego powodu cieszymy, no ale ty chyba się nie cieszyłeś rok temu, bo od momentu, kiedy przedłużyłeś, trafiłeś nagle na ławkę. Dlaczego? Dużo się działo w tamtym okresie, no bo mówię, gdzieś zaczęło się od tego, że byłem zaciętym do rezerw, później przyszedł trener Magiera, widział mnie w podstawowej 11 w pierwszym swoim meczu w Śląsku Wrocław. Złapałem u niego 5 meczów z rzędu, gdzieś nagle się Legia Warszawa odezwała. Ja już nie chcę wracać do tego, co było. Co mogę też powiedzieć, że to też nie wygląda tak, że Śląsk jest temu winien, że nie dał mi szans. Po prostu dana sytuacja moja była taka, że po prostu najnormalniej w świecie przegrywałem rywalizację z Wojtkiem Golą, bo moim zdaniem był to jakościowy zawodnik w Śląsku Wrocław i moim zdaniem i zdaniem trenerów przegrywałem no, rywalizację. Ale myślę, że z dużą pokorą podchodzisz do tego, bo nie brakuje przecież piłkarzy, którzy by na twoim miejscu powiedzieli, że no, poczułem się trochę oszukany przez trenera, bo mi obiecywał, z Legią nic nie wyszło, dlatego że miałem obietnicę gry, nie grałem, a tu proszę, pokora. Nie, dużo rozmawiałem z trenerem Magierą też i wymienialiśmy się spostrzeżeniami, jak to widzimy. Ja czekałem na swoją szansę. Nie dał mi szansy więcej Jacek Magiera pograć i no gdzieś później była zmiana kolejnego trenera, u trenera Tworka też byłem gdzieś bardziej taki odsunięty, więc też nie mogłem się pokazać i przyszedł trener Dziurdziewicz i gdzieś tak jak trener Magiera od razu na pierwszy mecz postawił mnie w linii defensywnej. No i co, na razie trenery i kibice nie żałują, bo stanowisz no, pewną, pewien, pe, pewny punkt, że tak powiem, zespołu. W parze z twoim kolegą z Islandii, Grettersonem, no, on tam popełnił parę błędów, tyle na razie jeszcze odpukać ani jednego. Jak ci się z nim gra?
naprawdę bardzo dobrze. Nawet komunikacja pomiędzy nami jest naprawdę na takich przyjacielskich relacjach i gdzieś ja czuję to po sobie, że Greta na każdym kroku chce mi pomóc. Ja też się tym odwdzięczam, bo gdzieś jak też coś zauważę, że w czymś popełnia błąd, to też staram mu się o tym powiedzieć i wydaje mi się, że na tym to polega, żebyśmy jak najwięcej rozmawiali i komunikowali się, bo to jest naprawdę potrzebne. W niedzielę wychodzisz w pierwszym składzie. Być może, pomidor. Pomidor, okej, okay, no pewnie tak, bo tam nie popełniłeś żadnego błędu. Ja czuję trochę niedosyt po meczu z Widzewem Łódź. Remis 0-0 no nie jest na pewno złym wynikiem, też nie róbmy z tego tragedii, tak? No ale mogliśmy, chyba powinniśmy wygrać. No moim zdaniem dochodziliśmy do sytuacji, tylko że moim zdaniem brakowało nam takiej pazerności w polu karnym, bo gdzieś byliśmy w polu karnym, znajdowaliśmy się w tym polu karnym, ale brakowało właśnie takiego wykończenia, pójścia pazernie na piłkę. Też duży szacunek na pewno się należy Michałowi Szczelnikowi za to, że wybronił nam jedenastkę, bo mówię, bo jeśli by Bartek Pawłowski strzelił tego karnego, przy wyniku 1-0 inaczej się gra. My nie straciliśmy tej bramki i gdzieś dążyliśmy do tego, żeby zdobyć tą bramkę, ale też graliśmy też z dużą mądrością, bo nie zawsze można grać wysoko pressingiem i cały czas kontrolować mecz, a my jesteśmy już mądrzejsi o to, że wiemy, w których momentach przyspieszać grę i w których po prostu trzeba się wycofać i przesuwać za rywalem. Dużo ci daje współpraca z trenerem Dżurewiczem? Grał na podobnej pozycji co ty, na tak. defensywnym pomocniku i na stoperze. Też grywał na stoperze. Na pewno tak i też moim zdaniem dużą rolę w grze defensywnej jest u trenera Dymkowskiego, bo mówię, gdzieś z tym trenerem już współpracowałem w rezerwach i gdzieś w moim zdaniu najbardziej się rozwinąłem u tego trenera. To był naprawdę dobry czas spędzony właśnie z nim w drugim zespole. Gdzieś trener Dziudziewicz też ma zachowania defensywne, bo mówię, grał na... Stoperem defensywnym. I gdzieś... Na treningach dużo kładziemy na to nacisk i dużo trenerzy z nami rozmawiają o różnych tam zachowaniach i tym, jak się poruszać na boisku. Jesteś teraz najszybszym zawodnikiem Śląska? Oj, wydaje mi się, że mógłbym z Johnem porywalizować z Denisem. Nie wiem, jakby to się skończyło, bo jeszcze nie mieliśmy takiej okazji. Jestem sam ciekaw, no nie mam pojęcia. No chyba twój rekord to sprint, 33 km na godzinę, imponujące, to Przemek Pacheta tyle wykręcał. Ja już nie pamiętam, no w tamtym sezonie gdzieś ten wyciągałem takie prędkości. Teraz może nie mam takich sytuacji, żeby się móc rozpędzić, bo też gramy w innej formacji, inne są tam założenia i poruszanie się moje, więc nie mogę też pokazać takiego mojego pełnego sprintu. Jasne. Powiedz mi, ty masz jakieś oczekiwania względem siebie, jeżeli chodzi o ten sezon? Na przykład, nie wiem, wystąpić w większości meczów, strzelić 3 bramki, zasłużyć na awans za granicę? Na pewno jak najwięcej gry, tak? Jak najwięcej gry i dla mnie jest bardzo ważne to, żeby wychodzić na mecz i nie tracić bramek i grać, starać się grać na zero z tyłu, bo tak naprawdę z tego obrońcy są rozliczani. No tak. Z tego obrońcy są rozliczani, chociaż jak to się mówi, broni cały zespół. My tam jesteśmy po prostu w linii defensywnej też żeby to pomóc, ale broni cały zespół, więc no gdzieś taki mój właśnie cel na ten sezon to jak stracić jak najmniej bramek i grać jak najwięcej. Konrad, jesteś z drużyny rezerw, to znaczy byłeś wyciągnięty z drużyny rezerw, można powiedzieć, ni stąd, ni zowąd. Okazałeś się piłkarzem na poziomie ekstraklasy. Ja i nie tylko ja zastanawiam się, ilu jest jeszcze takich jak tych chłopaków w drugim Śląsku, którzy wyciągnięci do jedynki po prostu nie odstawaliby, a wręcz przeciwnie, stanowiliby o wartości pierwszego zespołu. Kto z swoich dawnych kolegów, kto jeszcze nie dostał szansy w jedynce, myśli, żeby sobie poradził? Wydaje mi się, że teraz patrząc na to, jak wygląda Szymon Kroć w drugim zespole, wiem, że jest to zawodnik, Lewy pomocnik, tak? On gra teraz na ataku
zastępuje Bergiego, bo Bergi teraz rzadko grywa w drugim zespole i z konieczności gra na dziewiątce, ale też może grać na skrzydle, na dyszce, taki wszechstronny zawodnik i wydaje mi się, że poradziłby sobie, ale to też nie chcę tego mówić tak, że wszedłby i od razu by błyszczał, tylko po prostu moim zdaniem prezentuje taki poziom, że naprawdę oswoiłby się z tą ekstraklasą. Jakie macie cele na ten sezon? Bo właściwie nikt ich nie przedstawił jakoś tak zero-jedynkowo. Chyba chodzi o to, żeby po prostu miejsce w środku tabeli spokojne uzyskać jak najszybciej, nie martwić się o spadek, tak? Wydaje mi się, że tak. No, my po prostu w szatni nie rozmawiamy o jakichś tam celach nadrzędnych takich, które wywierałyby jakąś tam u nas presję. Po prostu my skupiamy się na kolejnym meczu i tak to wygląda. My w tygodniu przygotowujemy się pod danego zawodnika, z którym nam się uda zmierzyć w weekend i na to tylko patrzymy tak naprawdę. Do Poznania jedziemy po 3 punkty. Jasne, że tak. Dobra, i tak optymistycznym akcentem kończymy. Trzymamy Konrada za słowo. Na Lechu muszą być 3 punkty. Lech dołuje, musimy to wykorzystać i po prostu stłuc mistrza Polski. Mamy obietnicę asa naszej defensywy, także myślę, że będzie dobrze. Dziękujemy Państwu bardzo. Naszym gościem był Konrad Poprawa, stoper Śląska Wrocław. Do widzenia. Do widzenia.